Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Zdalnego Eksperymentu. Ewelino, czy zdarzyło Ci się kiedyś, że leżałaś sobie tak na trawie, patrzyłaś w niebo i miałaś takie dziwne mroczki przed oczami, coś Ci się tak przesuwało, ale zawsze jak chciałaś na nie spojrzeć, to jakoś nie mogłaś ich uchwycić? No pewnie i to się mówiło się na takie zjawisko, mam robaczki przed oczami. No właśnie, kochani. I tak się składa, że to nie są robaczki, tylko to są struktury, które mamy w środku oka i dzisiaj chciałybyśmy Wam z Eweliną pokazać, w jaki sposób one powstają. I teraz, kochana Ewelino, ta oto kolba będzie nam symulowała gałkę oczną. Zobaczcie, ona jest kulista, tak jak nasza gałka oczna i podobnie jak nasza gałka oczna wypełniona jest... Nie jest pusta, tak? Jest wypełniona jakąś substancją. Dokładnie. I teraz te robaczki, które widzimy czasami patrząc sobie gdzieś tam w ekran monitoru albo wpatrując się w niebo, to są tak zwane męty ciała szklistego. I jest to nic innego jak fragmenty tkanek, a to jakiś krwinek, a to jakieś drobinki białek, które nam się tam pałętają po wnętrzu gałki ocznej. I teraz chciałybyśmy w zasadzie zobaczyć, jak to się dzieje, że my je w ogóle widzimy. Ewelino, czy mogę Cię poprosić o wrzucenie kilku fragmentów białka oraz krwinek i fragmentów tkanek? Umieszczam męty w ciele szklistym. Dokładnie tak, w naszej tutaj gałce ocznej. Ewelina właśnie wrzuciła nam, zobaczcie, troszeczkę takich, wyobrażamy sobie, że to są zbitki białek, które właśnie się znajdują w gałce ocznej, albo jakieś, o, takie tutaj właśnie jakieś strukturki, krwinki, to wszystko jest normalne, to jest prawidłowe, to nie jest nic złego. I teraz wyobraźmy sobie, że tak jak nasze oko właśnie też jest taką strukturą mniej więcej kulistą, z jednej strony wpada światło, a z drugiej strony mamy siatkówkę, na którą właśnie to światło pada i później siatkówka przekazuje sygnał nerwowy do mózgu. I teraz tak, Ewelino, proszę, wyposażam Cię w tę oto latarkę. Te cud techniki. Tak, Ewelina teraz włączy latarkę, czyli właśnie przedstawi nam strumień światła, który będzie padał na gałkę oczną. To jest nasza gałka oczna. I teraz wyobrazimy sobie, że ta kartka papieru to jest nasza siatkówka. I męty ciała szklistego to są w istocie te właśnie fragmenty tkanek, fragmenty krwinek, ale tak w zasadzie to są ich cienie, czyli to jest to, co pada na naszą siatkówkę w momencie, kiedy ją oświetlamy jakimś źródłem światła. I teraz Ewelino, jesteś zarazem źródłem światła, jak i poniekąd Ewelina będzie dla nas źrenicą. Zobaczcie, jeżeli światło pada, jest takie przymrużone, nie za duże, źrenica jest rozszerzona i światło jest rozproszone. Tak jak właśnie teraz Ewelina, nasza źrenica i nasz promień światła, nasz promyczek oświetla nam gałkę oczną. A kiedy światło jest intensywne, nasza źrenica się zwęża i wtedy to światło, ten strumień światła staje się taki wąski, bardzo skupiony. I nie pozostaje to bez wpływu na to, co widzimy na naszej siatkówce i nie pozostaje to bez wpływu na to, w jaki sposób postrzegamy męty. Ewelino, czy mogę Cię teraz poprosić o to, żebyś poruszyła naszą gałką oczną? To będzie troszkę inaczej niż normalnie, bo Ewelina chwyci kolbę, wstrząśnie nią, żebyśmy zobaczyli, jak kiedy gałką oczną poruszamy, to te męty też się poruszają. I powinniśmy teraz zobaczyć, w jaki sposób one rzucają światło. Po prostu troszkę do... Możesz powrzucać. Mhm. Możemy też zrobić tutaj większe zamieszanie. Po prostu mamy oczopląs w tym momencie, rozglądamy się dookoła i męty gałki ocznej nam podróżują. I zobaczcie, jak tutaj pięknie, naprawdę piękne zjawisko widać, w jaki sposób na naszą siatkówkę padają cienie tych mętów, czyli właśnie tych fragmentów tkanek. I teraz, jeżeli sobie wyobrazimy, że to jest moje oko, ja sobie właśnie leżę, patrzę sobie w światło i takie sobie mam fragmenty białek, jakichś krwinek, jakichś tam zbitków tkankowych i postrzegam je właśnie jak takie męty. I teraz zobaczcie, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Te męty widać tym lepiej, im bliżej siatkówki się one znajdują. To jest oczywiście przypadkowe, gdzie one sobie wpływają. To jest dokładnie tak samo jak na przykład... Ewelino, czy mogę Cię poprosić o oświetlenie mojej dłoni? Jasne. Oświetl moją dłoń i zobaczcie, im bliżej ta dłoń się znajduje kartki papieru, czy też na przykład właśnie siatkówki, tym ostrzej i lepiej widać ten cień. A im dalej, tym jest to bardziej rozmazane. I dokładnie tak samo jest z mętami. Czyli jeśli sobie wyobrazimy, że tutaj jest gałka oczna, tutaj wpada promień światła przez źrenicę, im bliżej te męty pływają sobie tutaj, tym lepiej są widoczne. I oczywiście, kiedy chcemy na nie spojrzeć, ruszamy gałką oczną, one nam wtedy też uciekają.
Mamy nadzieję, że Wam się podobało i że następnym razem będziecie mogli sprzedać taką ciekawostkę w gronie znajomych. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!